W decydującym o promocji starciu z mistrzem Azerbejdżanu Kolejorz będzie musiał radzić sobie bez trzech piłkarzy. After the Super Cup Po meczu o Super Puchar Polski pojawiły się trzy drobne urazy w zespole, trzy drobne problemy zdrowotne. Tych piłkarzy nie ma z nami. Chodzi o Adriela Balue, o Afonso Sousę i Daniego Ramireza. Same for Sousa and also for Dani. Cała trójka została w Poznaniu. Żaden z wymienionych zawodników nie wyszedł jednak w pierwszym składzie na poprzedni mecz z Karabachem, wygrany przez Lecha 1-0. O ile jeszcze przed tym pierwszym meczem uważałem, że to Karabach jest wyraźnym faworytem z uwagi na duże doświadczenie w europejskich pucharach, na to, że no jednak wie, z czym tę Ligę Mistrzów się je, o tyle po tym pierwszym meczu widzę już, że ta stawka, czy te szanse zostały wyrównane. Jeżeli broni się zaliczki, to na pewno sytuacja jest nieco ułatwiona, no bo co innego, gdyby to Lech musiał strzelić bramkę, gdyby to Lech musiał przejmować inicjatywę. Po drodze podopieczni Johna van den Broma przegrali u siebie spotkanie z Rakowem Częstochowa, którego stawką był Super Puchar Polski. Warto jednak pamiętać, że Lechici nie zagrali w najmocniejszym składzie. Nie powinniśmy żadnych wniosków wysuwać na podstawie tego meczu o Super Puchar, bo no to zestawienie samo za siebie mówiło, nie wiem, czy Nika Kwekweskiry jeszcze kiedykolwiek zagra na środkowym obrońcy. I ta pozycja jego była rzeczywiście mocno eksperymentalna, jak i całe zestawienie Lecha Poznania, no na pewno nie powtórzy się w tym wtorkowym meczu. Prawdopodobnie powtórzy się natomiast występ Jespera Kalsztrema i Radosława Murawskiego w środku pola. Dla pomocników będzie to trzeci mecz w ciągu ostatniego tygodnia. To nie jest tak, że mamy początek sezonu, więc po czym oni mają być zmęczeni? No właśnie dlatego, że mamy początek sezonu, to te procesy regeneracji po każdym spotkaniu są także spowolnione. Trener John van den Broek na konferencji pomeczowej zarzekał się, że to są doświadczeni zawodnicy w pełni formy, sprawni fizycznie, więc żaden z nich nie będzie miał problemu z tym, żeby zagrać również we wtorek. W pierwszym spotkaniu z Karabachem kluczem do wygranej Lecha była świetna gra w obronie. Kolejorz znów nie może pozwolić sobie na chwilę dekoncentracji. Czasami w tych akcjach Karabachu strzał nie zostawał oddany, natomiast niewiele brakowało, by piłkarze Karabachu mieli bardzo groźną sytuację do oddania tego uderzenia, więc myślę, że jeżeli szukamy kogoś, na kogo trzeba uważać przed tym rewanżem, to na pewno trzeba takim grubym, czerwonym flamastrem zaznaczyć nazwisko Zubira. Początek wtorkowego meczu na stadionie imienia Tofika Bahramowa o godzinie 18:00 czasu polskiego. W przypadku porażki w dwumeczu Lechowi pozostanie walka w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy.